Uwaga, rzucam newsy. Boing. Ale zanim ruszymy, poproszę fanfary. Dobra, starczy, bo ogłaszamy zakończenie turnieju Orange Community Cup w grze Fortnite. W tym wydarzeniu pierwsze miejsce zajął gracz o nicku Advice, kreska na dole FN, który zdobył 4,5 tysiąca złotych nagrody i znalazł się we fleszowym wstępie, co jest warte znacznie więcej. Łącznie w imprezie rozdano 27 tysięcy złotych, a do samego turnieju zgłosiło się 18,5 tysiąca osób. I to jest bardzo ładny wynik. A teraz... Jeśli szukacie dziwacznych detali w grach, na pewno kojarzycie studio Naughty Dog. Ten deweloper potrafi poświęcić sporo uwagi takim elementom jak na przykład wpływ wiatru na włosy na klacie Nathana Drake'a z Uncharted. The Last of Us 2 może wspiąć się jednak na nowy poziom. W rozmowie z serwisem Polygon jeden z reżyserów gry zdradził, że każda postać będzie w niej posiadała bijące serce. Podobno nie wpłynie to w żaden sposób na rozgrywkę, ale ma urealnić wrażenia. Usłyszymy więc, jak bohaterowie po wyczerpującym biegu uspokajają oddech oraz właśnie tętno. Zgaduję też, że może pojawić się wobec tego motyw mierzenia tętna, żeby sprawdzić, czy dana postać żyje. Miałoby to sens. Tak czy inaczej, niedawno twórcy zapewnili też, że szósta inteligencja towarzyszy w drugiej grze będzie lepsza i będą oni zadawać podobne obrażenia wrogom jak gracz, więc będą bardziej przydatni. Co więcej, w starciu z psami w grze będą one mogły wytropić nas przy pomocy węchu. I jeszcze jeden detal. Przeciwnicy ludzcy tym razem będą mieli tożsamość i podczas walki będą krzyczeli do siebie po imieniu, co ma pokazać nam, że nie walczymy z typowymi przeciwnikami z gry komputerowej, lecz innymi ocalałymi. Tętno, bicie serca, oddech, węch, no po prostu jak życie. The Last of Us 2 ma też być najdłuższą grą Naughty Dog, premiera w lutym 2020 roku na PlayStation 4. Porozmawiajmy o sukcesie. Czekajcie, przyniosę lustro. To był żart. Ja nie mam nic, ale takie gry jak Mario Kart Tour czy Call of Duty Mobile oczywiście rozbiły bank. Na pierwszą z nich już trochę narzekaliśmy, ale liczby są jasne. W tydzień ściągnięto ją 90 milionów razy. Grupa analityczna Sensor Tower twierdzi też, że inna duża premiera mobilna do ostatnich tygodni, czyli właśnie Call of Duty Mobile, została pobrana ponad 20 milionów razy, co też jest dobrym wynikiem. No, gratuluję. Powstaje nowa gra z uniwersum The Walking Dead. The Walking Dead Saints and Sinners. Gra dedykowana technologii VR, ale zawierająca pełnoprawną kampanię, rozgrywkę survivalową oraz motyw podejmowania decyzji. Ta przygoda rozpisana na 15 godzin rozgrywki zostanie wypuszczona 23 stycznia na komputerach ze wsparciem HTC Vive, Oculus Rift i Valve Index. I prefer to think of myself as a free agent. Niedawno mówiliśmy o tym, że Destiny 2 przyjmuje kontratak za sprawą darmowej wersji i nowego dodatku. Okazuje się, że debiut gry na Steamie był bardzo udany. W momencie, kiedy piszę tego flesza, w grę grało 226 tysięcy osób, co jest fantastycznym wynikiem. Nie powinno nas dziwić więc to, że na premierę gra borykała się z klasycznymi problemami, kolejkami oraz obciążonymi serwerami. DSC World, albo DSC World, czyli jeden z najbardziej realistycznych, rozwijanych symulatorów lotniczych na rynku, otrzymał nowy moduł, symulator samolotu F-16C Viper. Przyjemność polatania taką maszyną kosztuje niemało, bo około 300 zł, ale w tej kategorii jest to cena zupełnie normalna, bo podstawowa gra jest dostępna za darmo. Sam dodatek jest oczywiście we wczesnym dostępie i stopniowo będzie otrzymywał nowe funkcje. Już teraz można w nim wykorzystać bomby naprowadzane laserowo. Studio Rockfish Games wystartowało ze zbiórką na Kickstarterze ze swoją grą Everspace 2. Twórcy poprosili o prawie 500 tysięcy dolarów i na razie zebrali dość szybko około 80 tysięcy. Po co jest ta zbiórka? Bo deweloper chce rozwinąć mechanikę gry. O ile jedynka była dość prostą grą o eksploracji kolejnych losowych sektorów kosmosu, tak dwójka ma otrzymać otwarty świat i sporo dodatkowych wyzwań. Nie wiem, czy to właściwa droga, ale kibicuję, bo Everspace był bardzo przyjemny. A w Epic Game Store można dodać sobie do konta za darmo grę Minit. Następnym darmowym tytułem w tym sklepie będzie Surviving Mars.